свободны. Эй! Я бы свободно сказал. What the hell is that? That is why you need to seize the tape. The machine. Pozostało 43 dni do końca premiery Call of Duty Black Ops Cold War, a my otrzymaliśmy ogromny reveal i ogromna informacja na temat zombie. W dzisiejszym filmie właśnie to wszystko przedstawimy. I hej, cześć, siemano, z strony Makler Games. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, gdzie omówimy wszelkie szczegółowe informacje, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chciałem wam pokazać te minutowe intro, ponieważ żeby tu jakoś wejść klimatycznie, tak czy inaczej, dziś mamy ogromne informacje i pewnie się nie wyrobimy, ponieważ jest ich tak dużo, że pewnie sporo też ominiemy i będziemy oczywiście omawiali wszystko w przyszłych filmach. A więc ja was zapraszam do zostawienia łapy i przechodzimy do dzisiejszych informacji, ponieważ jest tego sporo. A więc mapa się nazywa Die Machine i ten reveal naprawdę po pierwsze był zajebisty, zarąbisty. Mapa się nazywa Die Machine i tutaj jak zresztą widać po tym wszystkim, kto był, kto widział już trailery, intra i tak dalej, outra, może nie outra, ale bardziej intra. Tak czy inaczej, ten kto widział wie, że system zombiaków i tak dalej, ten cała walka odwieczna zmienia się na wielkie coś, z czego nigdy nie widzieliśmy. I tutaj może zacznę najpierw od takich punktów, kilkaset tutaj wypunktowiłem kilka rzeczy, o których będę chciał pogadać szczegółowo, niektóre pominąć i tak dalej, ponieważ jeszcze będzie jakoś wiele filmów na temat zombie, jako że kiedyś ten kanał był powiedzmy głównie o zombiakach, a teraz, że jako robi grę trailer, powraca oczywiście trzeci tryb, który jest oczywiście to zombie. A więc, mapa się nazywa Die Machine i w tym przypadku będzie oczywiście sporo zmian, jak już mówiłem. Do tego dochodzi kilka bardzo fajnych rzeczy, które zostało jakby dodane wraz z Modern Warfare. Jest to oczywiście crossplay, crossgen, cross progression oraz battle pass progression. Ale co to oznacza? Są to cztery rzeczy, które są bardzo ważne. Crossplay to oznacza, że będziesz oczywiście mógł grać ze wszystkimi, czyli Xbox może grać z PS, PS może grać z PC i tak dalej, co nie? Crossgen chodzi o to, że stare generacje, czyli stare konsole mogą grać wraz z nowymi, z czego zajebiście, ponieważ wszyscy, jak już mówiłem, wszyscy razem, tak jak i w multi, tak samo to będzie działało w, wiadomo, zombiakach. Przechodzimy dalej. Crossgen, czyli crossgen progression, czyli to oznacza, że wszystkie twoje wylewelowane bronie oraz wylewelowana postać będzie miała właśnie, będzie przynosiła te same statystyki, czyli załóżmy jak masz komando na levelu 13 w multiplayerze, to oznacza, że masz komando w oczywiście zębekach na levelu 13. Jeśli chodzi o tutaj poziom, oni mówią właśnie, że to dzieli cały progres, czyli także level postaci, co nie? Z czego trochę to jest dla mnie słaba informacja, ponieważ to oznacza, że no na 100% nie będzie prestiżu system, ponieważ to by nie miało sensu, co nie? Wbijasz 5 prestiży w multi i masz nagle w zębekach 5, to nie ma sensu, więc to oznacza, że właśnie będzie jak w Modern Warfare, z czego jak pamiętacie, to trochę było bo w spesopsie, ponieważ otrzymywałeś mniej niż połowę expa za zabijanie botów i tak dalej, to było w ogóle moim zdaniem bez sensu i do tego jakby też nie było takiej dużej grywalności spesopsa i tak dalej, jako że będzie właśnie zombiaki zastępują ten trzeci tryb, to trochę moim zdaniem zła informacja, że dzieli progres. Ja bym wolał mieć oddzielne nawet i bronie i właśnie mieć, wiecie, oddzielny system levelowania do właśnie zombie, dedykowany specjalny system, lecz no niestety, jeżeli będą ponownie z rangi do 155 levela, jak to jest Modern Warfare, jestem trochę znużony tym i no niestety będziemy musieli z tym żyć, co nie? Ale dobra, kolejna rzecz jest to Battle Pass Progression, jak pamiętacie, Black Ops 4 w zombiakach był oto duży płacz i tutaj teraz to zmienili, ponieważ Battle Pass także będzie dotyczył jakby zombiaków, tak jak i w sumie Spec Ops dotyczy, lecz w Spec Opsie ponownie. W Spec Opsie, gdy grasz w Modern Warfare, ten Battle Pass o wiele wolniej leci, przynajmniej tak jak ja zauważyłem, grałem kiedyś jeszcze Spec Ops na początku, w pierwszym, drugim sezonie więcej, no to wtedy właśnie ten Battle Pass strasznie powoli leciał i tak to wyglądało generalnie, więc tak. Ale Battle Pass będzie się liczył do zombiaków, więc zajebiście. Mam nadzieję, że po prostu nie będzie ograniczony, że jeżeli grasz 5 godzin, no to otrzymasz te 5. Wiecie, bo zombiaki sesje są zazwyczaj długie, co nie? Znaczy zależy, nie? Zaraz oczywiście przejdziemy do wszystkich systemów. Znaczy mam nadzieję, że po prostu będzie to umiarkowane tak samo jak w multiplayerze, wiecie, ten cały czas spędzony i tak dalej będzie tak samo jak i w multi, jak i w zombie.
Przechodzimy do kolejnych mechanik. Jest tak naprawdę tego tak dużo, że masakra, nie wiem od czego zacząć. Zacznijmy od ulepszania perków. Tak jest, perki powracają i tutaj możemy je ulepszać, czego jeszcze nie wiadomo, jak to będzie działać, czy to będziemy mogli robić na grę, że wiecie, że ulepszamy w danej grze, kończy nam się gra i w następnej już tego nie mamy, czy ulepszamy je na dłuższą metę, czyli wraz z tym, jak gramy 10, 20, jak spędzimy 100 godzin po właśnie tylu grach, sesjach, w zombiakach, będziemy mieli ulepszone perki tyle, że będą na tyle silne, że dosłownie no będą OP, co nie? Więc zobaczymy, jak to będzie, lecz perków, jeśli chodzi o perki, nie będzie limitu perków, czyli oznacza, że zawsze w trybach zombie mieliśmy limit do 4 perków, no chyba, że mieliście jakieś specjalne rzeczy typu gumy, eliksiry i tak dalej, które wam dawały możliwość mania więcej perków, lecz standardowo mogliśmy mieć max 4. Teraz ten limit zostaje dosłownie znoszony. Będzie nie istniał, także zajebiście, ponieważ będziemy mogli mieć więcej niż 4 perki, no nieskończoność. Tyle ile będzie na mapie, tyle będziemy mieli perków na sobie, więc jeszcze do tego możesz się ulepszać i tak dalej. Jeśli chodzi o perki i maszyny, te maszyny zostały zmienione, Juggernaut, Speedcola, takie perki jak Quick Revive i tak dalej, Deadshot powracają, lecz ze zmienionymi, powiedzmy, tymi maszynami. Do tego zamiast butelek będą puszki, więc zawsze jakaś zmiana. Do tego mamy nowy perk Elemental Pop, co jest 5, to jest te 5 perków, które na ten moment wiemy, że będą istniały i tak dalej i będziemy mogli je mieć oczywiście, także przechodzimy dalej, tak jest Gunsmith oraz Loadouts. Od teraz w zombie będziesz mógł wybrać swój zestaw, powiedzmy to już jest trochę stara wiadomość, ponieważ w Black Opsie 4 był także system, że mogę się wydzielić, sobie wybrać jaki perk będzie gdzie i tak dalej, jaką broń, jaki granat, lecz w tym przypadku będzie to trochę inne, powiedzmy to będzie coś bliżej multi oraz zombie, z czego też, bardziej multi, bardziej taki Warzone, z czego nie jestem aż tak dobrze zadowolony z tego, jakby, no nie wiem. Musimy zobaczyć, jak to będzie działało tak naprawdę w postaci gameplayu, ponieważ do tego dochodzą klistrzyki i tak dalej, lecz będą różne warianty broni, co oznacza, że będzie rzadkość broni, tak jak jest to w Warzone, czyli będziemy na przykład mieli pospolite, rzadkie, epickie, legendarne. I tutaj, że tym więcej, mamy taki mały opis, że tym więcej grasz daną bronią, tym większy będziesz miał damage. Tutaj znowu, nie wiadomo, czy to jest na grę, czy to jest, wiecie, nie wiem, wylosowujesz ze skrzynki broń jakąś, albo załóżmy kupujesz ze ściany i ona jest szara, prawda? Najsłabsza, pospolita. Załóżmy, jest to kałach, co nie jakiś. I z tym, jak gdy grasz, tym więcej zabierz zębiaków, czy coś w tym stylu, nie wiem, co byś musiał robić, aby je ulepszać, tym bardziej ta broń będzie silniejsza, czyli będzie miała silniejszy wariant, czy na przykład rzadkie, epickie, legendarne i tak dalej, jak to mamy oczywiście w Modern Warfare. Więc to będzie taki trochę dziwny system właśnie tych broni oraz perków, że będziemy możliwość rzadkości tego oraz możliwość ulepszania. Takie powiedzmy blueprinty, więc to trochę dziwna informacja, ponieważ trudno sobie to poukładać w głowie, czy jeżeli możesz wybrać, że startujesz nie z pistoletem, jak to zawsze było w zombiakach, co nie? Startujesz sobie z shotgunem albo z jakimś LMG, które jest legendarne, najlepsze. Czy to oznacza, że nie musisz już żadnych broni kupować, ponieważ masz najlepsze, jakby wiecie, najlepsze broń? Ja wiem, o co im tutaj chodzi, ponieważ chodzi o to im, że na wyższych rundach, takich 40, 50, po prostu te bronie nie zabijają. Musisz ładować cały magazynek, aby zabić zębiaka, co nie? Tak to mniej więcej wyglądało, lecz to oni chyba próbują właśnie naprawić ten system i dzięki temu zrobić tak, że tą swoją broń możesz wciąż ulepszyć, jak to powiedział sam Craig Houston. Możesz z każdej broni zrobić uber weapon, czyli nawet ze najsłabszego SMG-ka możesz zrobić porządną broń, jak zawsze w zębiakach na przykład SMG-ki były słabsze niż karabiny, a LMG-ki były najlepsze, ponieważ ta ammo i ten damage i tak dalej, co nie, więc zwykle to było właśnie w ten sposób kategoryzowane, lecz teraz oznacza, że każda broń tak naprawdę może być zajebista, co nie, ponieważ jeżeli poulepszysz w jakiś sposób, czy to paka-punchuje, ulepszając to broń w grze, czy to w jakiś inny sposób, wiecie, na dłuższy dystans, na jakby na zawsze ulepszyć tą broń, to będzie naprawdę moim zdaniem strasznie unikalny system i tak naprawdę dużo na ten temat nie wiemy, ponieważ no, będziemy musieli oczywiście zbliżyć się bliżej premiery, aby nam te informacje podarowali, ponieważ jest tak naprawdę tego sporo, ale dobra. To był gruby temat, przechodzimy do kolejnej rzeczy, między innymi ulepszenia polowe, no to tak jak w multi, będziemy mieli także oczywiście taktyczny, ofensywny oraz ulepszenia polowe, powiedzmy ten trzeci slot, w sumie tutaj na trailerze widzimy to właśnie te ulepszenie polowe, gdzie postać lewą rękę wyciąga i wali jakimś takim, nie wiem, niebieskim laserem, nie wiem co to jest, będzie to pewnie jeden z ulepszeń polowych dostępnych w zombie, czyli taki powiedzmy awaryjna rzecz, wiemy, że będzie coś w stylu reanimacji, tutaj już to tyle podał w swoim blogu oraz Activision, że będzie właśnie różne ulepszenia specyficzne tylko dla zombiaków, oczywiście w multi mamy także inne powiedzmy dedykowane ulepszenia polowe, które będą dostępne tylko w multi oraz mamy tylko dostępne, które będą tylko w zombie, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ulepszenia polowe. Przechodzimy dalej, killstreaky, tak jest, killstreaky powracają tym razem do zombie, co jest strasznie dziwne, ponieważ mamy wieżyczkę, okej, wieżyczkę już mieliśmy chociażby w takim Black Ops 4 jako powiedzmy umiejętność specjalisty, teraz będziemy mieli to w tym przypadku, jako że to klistrzyk jest, więc nie rozumiem, jak to działać będzie.
czy musimy zabić daną ilość zombie, w sensie wybieramy sobie dany killstreak na grę, czy tam 3 i nie wiem, zdobywamy specyficzną ilość punktów slash killi, aby zdobyć dany killstreak. To będzie trochę dziwne, ponieważ na torej, że także widzimy, gdzie gość używa chopper gunner i nie wiem, jak to dokładnie będzie działać, ponieważ wiecie, w solo jesteś sam, więc czy ty znikasz z mapy, gdy to używasz, nie mam pojęcia, ponieważ wiecie, zombie atakują, a ty nagle używasz chopper gunnera i walisz z nieba helikopterem, więc nie wiem, jak to będzie działać, lecz wygląda to naprawdę na ogromną zmianę i w sumie na dobre, ponieważ no po 10 latach grania w tego samego wytrwania i tak dalej i robienie tych easter eggów mamy w końcu coś nowego. Oczywiście to wszystko będzie wciąż istniało, tak jak sam Craig Houston powiedział, że to wszystko będzie wciąż zawarte, lecz po prostu ze ogromnymi zmianami i regułami tych zombie, lecz w końcu po raz pierwszy nie będzie takiego czegoś, że okej, okay, nasza sesja 4-godzinna, dotrwaliśmy do, nie wiem, 30-40 rundy, okej, co robimy teraz? No, aby zakończyć grę, jedyny sposób było to śmierć, lecz zostało to naprawione, ponieważ teraz będzie tak zwany opcjonalny exfil, czyli tak zwana ucieczka z mapy, exit, zanim właśnie zginiesz, czyli załóżmy, twój team dotrwał do 6 rundy, bo chciał tyle i tyle, nie? Albo dotrwałeś do ostatniej rundy i zazwyczaj, no i wiadomo, jedyną drogą, aby zakończyć grę jest śmierć, lecz w tym przypadku będzie tak zwany exfil, który właśnie pomaga nam uciec z mapy oraz dostać ekstra nagrody. Oczywiście to nie będzie tak, że idziesz sobie boom i uciekasz, tylko będzie właśnie dany, powiedzmy taki dany atak, kilkunastu rund, dzięki temu, gdy je przetrwasz, możesz exitować się, uciec z mapy, zakończyć mecz i tyle. Dzięki temu, no nie wiem, załóżmy, nie wiem, kończy ci się czas, czy coś w tym stylu, już musisz lecieć. A zazwyczaj wiadomo, te sesje zombiakowe są dosyć długie, co nie? Więc to będzie moim zdaniem ogromny, fajny system, który po prostu daje więcej możliwości do grania, a tego potrzebujemy w zombie, więcej challenge, więcej właśnie grywalności, aby nas to wciągało, co nie? Jak to było w Black Ops 4, gdzie powiedzmy robisz easter egga, to i tamto i tak naprawdę nuda, co nie? Poza tym, że był jeszcze oczywiście grind camo Dark Matter specyficzny w Black Ops 4. Tutaj nawiązuje sporo do Black Ops 4, ponieważ był to ostatni ich tytuł, także jest tego sporo, także będzie tak zwany Intel Tracking. Będzie to jakiś system, który nawiązuje do słuchania właśnie całych tych nagrań i tak dalej. Zwykle to było trochę upierdliwe, ponieważ miałeś zębiaka z tyłu i dzięki temu tego zbytnio nie mogłeś wysłuchać. Teraz to będzie wszystko usprawnione, więc fajnie. O tym oczywiście więcej, gdybyśmy mieli więcej informacji na ten temat. Oraz wszystko za darmo, tak jest, wszystko za darmo po raz pierwszy. Nie będzie już nigdy żadnych kupywania sezon pasa za 200 czy kupywania comiesięcznego DLC, które kosztuje 6 dych. Wszystko za darmo po raz pierwszy w zombiakach od Treyarch, więc zajebiście, nie istnieje DLC, nie istnieje Season Pass, wszystko za darmo. Tak samo oczywiście dotyczy się to multi, ale to już chyba każdy wiedział. Tutaj także i zombie, więc niektórzy się martwili, że zombie niestety będziemy musieli kupować, w sensie te dane mapy, które będą wychodziły, oraz ten cały Battle Pass oczywiście zintegrowany, powiedzmy, razem wszystko w całej paczce, czyli multi, zombie i tak dalej, więc moim zdaniem to jest ciekawe. Do tego jeszcze mamy wybór postaci, z czego trochę mnie to też zaniepokoiło, ponieważ nie będziemy mieli postaci, powiedzmy, takich dedykowanych do każdej mapy, jak to było zwykle, wiecie, w zombiakach, w trybach zombie, ten kto gra, to wie. Będziemy mieli wybór różnych postaci, typu właśnie operatorów z multiplayer, czy chociażby postaci z kampanii, takich jak Frank Woods, Russell Adler, itp. itd., więc to jest naprawdę trochę dziwne, wiecie. Każdy ten dedykowany, ta postać będzie miała, wiadomo, swój dialog, lecz czy to będzie wpływało dużo na fabułę, czy grasz daną postacią, raczej nie. To po prostu będzie zwykły wybór postaci, tak jak jest to robione w World Portu. Ja liczę właśnie na challenge takie, jakie były w Call of Duty World 2. Moim zdaniem te challenge wszystkie były spoko, w sensie robiłeś jakieś dane wyzwania z limitowaną na przykład ilością rzeczy, które dany challenge ci kazał robić, dzięki temu boom, odblokowałeś daną postać. Moim zdaniem był genialny system i oby było więcej właśnie takich challenge i wyzwań do roboty, aby codziennie wbić i grać w pieprzone zombie, ponieważ zombie to jest naprawdę moim zdaniem ogromna rzecz, odkąd Black Ops 1, jak już moja historia się zaczęła, więc to było zawsze coś, co lubiłem robić i mam nadzieję, że wy lubicie i wam się spodoba. Do tego mam jeszcze naprawdę sporo, już w sumie przedłużam, w sumie będziemy powoli kończyli tryb nocny oraz dzienny, w sumie z tego, co widzimy na końcu Woodsa, na koniec trailera, gdzie mamy właśnie, gdy tam mówi, ja, fuck off, you can't kill me, wiecie, ten taki popularny tekst Woodsa, Frank Woodsa, więc jak widać, będzie można grać tymi postaciami oraz będzie jakiś tryb nocny oraz dzienny. Naprawdę jest tego sporo. Do tego jeszcze na Twitterze, tutaj powiedzmy tego oficjalnie Treyarch nie pokazał na trailerze, lecz na Twitterze u nich pokazali właśnie, że nadchodzi także arcade tryb, czyli już nie wiem, jak się tam tryb nazywa, bo wiecie, ten tryb, gdzie mamy z góry właśnie zombiaczki, to był ten tryb w Black Ops 1, w Black Ops 3 była druga część tego oraz teraz w Black Ops Cold War będzie arcade 3, więc to jest powiedzmy tryb zombie, tylko że taki z góry. Bardzo skulowy, sporo osób lubi ten tryb, zawsze fajnie coś innego pograć, więc jak już mówiłem, sporo wygląda na to, że otrzymamy sporo kontentu na start. Ja jestem na tak cholernie podekscytowany, zostało jakiś miesiąc, jak wiecie, dziś jest 1 października, także jeszcze miesiąc i 13 dni i mamy pieprzony
Black Ops Cold War i naprawdę mam teraz duży dylemat, czy zagrać w kampanię na start, czy zagrać z nami, ponieważ w się multi zaraz będzie już dosłownie za 7 dni, beta się zaczyna na PS4-8, także nie przegapcie tego, ale jeśli chodzi o zombie kampanię, no to będzie ostro, co nie? A więc tyle, wybaczcie, że tak chaotycznie, jak już mówiłem, chciałem to wszystko omówić dosyć szybko, to powiedzmy, co powinniście wiedzieć na start, jak już mówiłem, będziemy wpatrywali się w każdy szczegół tutaj, tym bliżej będziemy premiery, tym więcej będziemy otrzymywali tych informacji na temat specyficznych rzeczy, mechanik i tak dalej, gameplay, ponieważ to najbardziej nas interesuje. No i także cała fabuła, ponieważ naprawdę to jest crazy, tu jeszcze mamy oczywiście sporo fajnych rzeczy, które powracają z, powiedzmy, poprzednich Black Opsów, które będą zintegrowane. A więc to przekonam dziś, nie zapomnij zostawić łapy, bardzo mi dużo pomoże, a tobie za mnie tylko jedno głupie sekundę oraz subskrybuj kanał, jeżeli coś nowe, dzięki temu będziesz otrzymywał te wszystkie informacje, także dzięki, życzę miłego dnia, no i co, do usłyszenia w kolejnych filmach, na razie, Makler out. Help is on the way.